Mikropigmentacja to jest dosyć szerokie pojęcie. Ono dotyczy mikropigmentacji estetycznej, mikropigmentacji medycznej. Pod pojęciem mikropigmentacji estetycznej rozumiemy pigmentowanie brwi, powiek i ust, czyli poprawianie urody, głównie w przypadku kobiet, ale też i w przypadku mężczyzn, bo coraz częściej decydują się na zagęszczenie linii rzęs na przykład. Ale jest to również mikropigmentacja medyczna, czyli zabieg, który pomaga w maskowaniu różnego rodzaju przebarwień, blizn, ale też mikropigmentacja skóry głowy. To jest temat, który bardzo rozwinął się w ostatnich latach. To są mężczyźni, którzy nie do końca mogą pogodzić się z faktem łysienia. I to jest taki problem, który powoduje mnóstwo kompleksów na co dzień. Nie chcą zaakceptować tego łysienia. Myślę dokładnie tak samo, jak kobiety nie chcą zaakceptować zmarszczek, które się pojawiają na twarzy. No jeśli są sposoby na to, żeby to usunąć, żeby poprawić sobie komfort codziennego funkcjonowania, to jak najbardziej trzeba z tego korzystać. Ale też pojawiają się często mężczyźni, którzy mają nie tylko problem z łysieniem, ale mieli na przykład źle wykonany przeszczep włosów. Te włosy są bardzo rzadkie, nie spełniają ich oczekiwań. Dodatkowo łysina zaczyna się rozprzestrzeniać na tył głowy i po ogoleniu uwidacznia się bardzo nieestetyczna blizna. Wtedy maskujemy bliznę i tą powierzchnię, która nie do końca jest zagęszczona włosami. Są to również mężczyźni, którzy noszą systemy włosów i one na dłuższą metę są dosyć męczące, bo wyłączają z codziennego funkcjonowania, na przykład ze swobodnego korzystania z basenu czy z siłowni. Najczęściej trafiają do nas klienci, którzy mają łysienie w zakolach, na koronie głowy z lekkim przedłużeniem na tył i wtedy taki zabieg trwa około 4 godzin. Musimy się spotkać 2, czasem nawet 3 razy, dlatego że niezwykle ważne podczas zabiegu jest dobór pigmentu, koloru pigmentu, żeby on wpasował się idealnie ton w ton w kolor naturalnych włosów. Dlatego tutaj wskazana jest bardzo duża ostrożność i praca stopniowa. Dołożyć zawsze możemy, odjąć niekoniecznie, więc tutaj duża odpowiedzialność przy doborze koloru. Jeśli chodzi o bolesność zabiegu, to powiedziałabym, że kobiety znoszą takie zabiegi zdecydowanie lepiej, ale faceci widzą ten cel na końcu i jeszcze nie zdarzył się klient, który nie wróciłby po odświeżenie efektów zabiegu. Jednak do dobrego wyglądu bardzo szybko się przyzwyczajamy i zaczynamy go traktować jako swój naturalny i kiedy on powoli blednie, a ten proces następuje mniej więcej po 2-3 latach, to decydują się na kolejne zabiegi, więc nie jest chyba aż tak straszne.